Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w pierwszym odcinku z nowej serii na kanale, czyli z Insurgency. Słuchajcie tak, chciałem wam nagrać Heroesy, ale w związku z tym, że była kolejka 30-osobowa, 3000 osób, tak, skipnąłem tą kolejkę, wszystko pięknie, ładnie, zalogowało mnie, po chwili znowu mnie wylogowało, znowu byłem w kolejce, więc stwierdziłem, że trzeba coś innego. Tą grę miałem już w zasadzie ograć dawno temu, miałem zrobić z niej live'a, ale kurczę, nigdy nie było jakby czasu. Zrobimy sobie trening, jeszcze w tą grę nie grałem, to mówię od razu, żeby nie było, że wiecie, no nie grałem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, podobno jest świetna, ale to wszystko się okaże zaraz. Dobra, startujemy grę, zobaczymy, co to z tego będzie. Nawet w zasadzie nie sprawdzałem, na ilu FPS-ach będzie to chodzić, czy to w ogóle będzie chodzić, jak dźwięk, wszystko, kurwa, zero przygotowania do czegokolwiek, nie? Masakra po prostu. Ale się ładuje, to jest plus. Nie wiem, co to mi się wyświetla. Wow. Trochę dziwny jest ten ekran. Tak jakby niby wszystko ok, ale kurde... Tak trochę dziwnie jest to zrobione, nie? Że można dostać zawrotów głowy z tego. O, mogę już podskakiwać. To nie taki tutorial, tylko to takie... bardziej zaawansowane chyba. A, na Z mogę się czołgać, ok. To akurat się mogę... Co, tyłem? No jasne, że tyłem, dobra. Kontrolem, żeby co? A, okej. Okej. Dobra, mamy wleźć do środka. Dobra, mamy Gnata. Okay. A. Now I'm going to lower a moving target. I want you to hit it at least 10 times as it's moving. You can try. No, dawaj, dawaj. No, dawaj, dawaj. Good. Miało być 10 razy trafione? Congratulations. Let's move up to the next area. Dobra, gdzie mamy iść? Tędy. Ciekawe, co tutaj. Granaty? Zmienię wyposażenie. O, Makarowa sobie weźmiemy. Dawaj, smoki. No to jazda. A, po 2 hity miałem zrobić. Fuck. Makarow jest fajny, ale niestety amunicja się szybko w nim kończy. Zastanawiam się tylko, czemu się świeci na czerwono, a nie na zielono, jak powinno. Przynajmniej tak mi się wydaje, że powinno. Oj. Nie mam żamo? Dobra, to łap granata. Ty, nie mam ammo. Mogę tutaj amunicję podnieść? Nie mogę. Ha! I co teraz? Tego chyba nikt nie przewidział. Hej bro. Co ja mam zrobić? Powiesz mi, typie, co mam zrobić? No cofnąć się nie mogę, no to nie ma sensu. Na amunicji stąd nie wezmę, czyli zepsułem już trening, tak? Tym sposobem. Świetnie. Jak można było nie przewidzieć, że ktoś wystrzela... Ach, Jesus. Czy tylko ja mam takie problemy? Ty, no nic nie mogę zrobić. Nie no, tu piszę, to bez sensu. Tu nic. No co, coś... No modify kit, no okej, ale... Jakby... Restart? Czy coś? Jak dam zmienić drużynę, to też nic nie da. Patrz, ale żeby nikt, naprawdę nikt nie przewidział tego, to ja jestem w szoku, nie? Czemu nic nie mogę zrobić? A resupply był... ja... Brak mi słów. Dobra, nieważne, jestem debilem. Co jeszcze raz? No dawaj, dawaj, no. Mam coś strzelać też, czy tylko po prostu się przebiec? Co? Nie wiem o co chodzi, ale... A, okej. Finalnie może miałem kucnąć, nie wiem. Okej. No. No i nie jest najgorzej ze mną jeszcze. A, wiedziałem, że tam się wyłoni. Już? Dobra. Dawaj, dawaj. Nie jest najgorzej, całkiem spoko gierka. Resupply? Aha. Whereas the chest carrier will allow you to carry more ammunition and 3 grenades. The chest carrier is going to be a bit heavier for you, though. If you're naked and you're not wearing a rig, then you can only carry 1 grenade. You want to always keep an eye on how much gear you're carrying. It'll affect your weight, how fast you can move, and how quickly you get fatigued. Go ahead and equip the light armor. We have a contract with the supplier, so you get that one for free. Gear up and move up. Okay, czyli co? Żeby to zmienić? No nie. No to mamy... Tego nie mogę. No to nie czaję w zasadzie, o co im chodziło. Dobra, niech będzie tak jak jest, nieważne. Okay, let's get serious. This is your standard CQC exercise. You're gonna move from room to room, eliminating all the targets as fast as you can. Get ready. Dobra, let's go. Go! Co to... A jeszcze z tej strony ktoś. Oj, byłem szybszy niż przeciwnicy. O! To mi dobrze poszło, nie? Bez celowania. Znowu mi ammo brakło i nie mogę resupply'a zrobić? Mogę. Ciekawe. To, czyli resupply'a generalnie można zrobić w momencie, w którym ma się pełno, znaczy pusto. Odwrotnie. Dobra. Dobra, już myślałem, kuźwa, że powie, że jeszcze raz mam to zrobić. Ten mu nakopał do dupy. Otwieraj, typie. Dobra, nie jest źle. Welcome to primary weapon training. You've just received supplies. You and your team will be awarded these supplies for completing objectives or defending our weapon caches. Make sure to always know what your current goal is. If you fulfill this goal, you will get more supplies to continue fighting. We get paid to do a job. We have contracts, specific tasks, and expectations that we need to meet. Always pay attention to the briefing, and you'll be rewarded properly. Now, grab a primary weapon from the weapon cache with the supplies you just received. No, już w zasadzie wziąłem, nie? Primary weapon, więc nic nowego tutaj nie wybiorę. Ja muszę sobie jedną rzecz zrobić. A, tego tutaj nie ma jak na złość przy przełączania. Trudno. Przełączanie. Whatever. No trudno, okej. A, mam ich... Okej. Be mindful of how thick your cover is and what weapons are being fired at you. Now, okay. Follow me. Dobra, ciśnijmy dalej za nim. Let's talk about your gear, weapon modifications and attachments. You've just been given additional supplies. You can now purchase some attachments for your primary weapon or your sidearm. Forgripa mogę sobie wziąć. Regular weapon attachments include aim assists, like scopes for long range engagements, Red Dota. Sights for close to medium range engagements. Other attachments include your recoil and handling, like the foregrip, which will decrease your recoil. You also have the option for a heavy barrel for long-range engagement. Jak w tym przypadku Red Dot wygląda? To jest 4 wtedy, te? Ale tak średnio. Holo chyba by było lepsze w tym przypadku. No, Holo trochę lepsze. And finally, you've got your flashlight attachment. I'm not gonna lecture on that one, it's pretty clear what it does. Try out a few attachments on those targets over there. Take your time. Just get familiar with them and meet me in the warehouse. Czy ja mogę sobie zmienić na pojedyncze strzały? Nie mogę, dobra, nieważne. Hey! You see the wrecked car? That's a control point. You and your team will be required to capture strategic CPs in the area of operation. You need to make sure the control point is clear before you capture it. It is important to secure the perimeter around the CP. Go and capture the car. Dobra. Ci dojechani, tu nikogo więcej nie ma. Jak mam kieprzyrować? Okej. O fuck, ammo brakło? Trochę drewnianie gram, ja wiem. Dobra, tu nikogo już. Przeładujmy sobie jeszcze, tak, dla pewności. No i świetnie, dobra. Całkiem sprawnie nam poszło. Alright, we're going to talk about long-range engagements. But before we do that, let's make use of that flashlight attachment of yours. If you don't have one, go ahead and resupply from the weapon cache over there. Okay. If you have enough supplies for it, you can trade some of your current equipment to get supplies. You're going to be juggling supplies a lot. Don't be afraid to sell something important to get something more important. Now, we've placed 5 portraits of a dear old friend of ours out there in the dark. You might be able to see him without it, but I recommend you use your flashlight. Take him out. No dobra. A to są te... Ty, ja tutaj żadnych typów nie widzę. A, chodziło o portrety. No tak, on coś mówił o portretach. Oh, you know what? We actually just got some cool new toys in. We now have access to an NVG accessory. They work real well. Should be useful after nightfall. Go ahead and try them on. Okay. Be careful when you use them. If you look at any sources of light when you have them on, it's gonna blind you pretty bad. And especially if a bad guy puts a flashlight at you, it's really gonna fuck with your eyes. Oj, nie chciałem tego. Just be careful when you wear them. O, mogę sobie wziąć inną broń. Dobra. Okej. Czyli tak to działa. Okej. Dobra, weźmy to. A, mam granaty rzucać. Jak mam rzucać granaty, moi drodzy, skoro nie mam, kurde, możliwości? O, dopiero teraz. Jak mam rzucić granatem? Coś takiego? A, ja miałem chyba tutaj nim rzucić. Nieważne. Dobra, czyli resupply'a trzeba zrobić. Nie wiem, czy mam tu wrzucić. Mam to chyba Nie, nie, dobrze. Miałem tam wrzucić, okej. Okej. A, teraz mogę przelobować. Okej, na takiej zasadzie. Dobra, ale chyba nie w tym miejscu, co trzeba, to zrobiłem. Dobra, trudno. Teraz chyba też nie wyszło. Ale kurde, bez sensu, przecież no rzucam, no. Co, tędy mam zrobić? No nie, no to też nie miało sensu. Dobra, jeszcze raz. No teraz to miało sens przecież, halo. O, Jesus, why? Nie miał już... Naprawdę głupieje, bo on coś tam mówił... O... Aha. Dobra. C4 teraz. But they're heavy, so you can't throw them far. But still, no. Oh, fuck! Jesus Christ! The warning would have been nice. God damn it, my ear is ringing. All right, that's enough explosives for now. I'd like to keep my hearing. Shit. Let's engagements and scopes. Go ahead and attach an Elcan scope on your primary weapon and take out all the targets in the field. Hey, boss. We got a situation developing over here. Can you come down and check it out? Damn it, I told him not to disturb me during training. Okay, I'm gonna go handle this. Just go ahead and finish up with those targets. I'll be back in just a minute. Okay. Nie ma problemu, kolego. Co, to wszystko? Czy jeszcze ktoś gdzieś? Nie, ja tu nikogo nie widzę więcej. Ty. Coś się odwala. Pokaż kompas. Świetnie, że nie mam podpisanego, nie? To jest cudowne. Kompas. Kompas. No nie wiem za bardzo, na czym mam to przypisać, ten kompas, ale... Spróbujmy, nie wiem... Na tym. Gdzie ja mam w ogóle... Kurwa! Skurwisyny, ty strzelają do mnie. Dobra, dostał. A to kurwicjusza, tego się nie spodziewałem, słuchajcie. Co tam tu many, ja sobie dam radę. Tylko zapraszam ich, niech wychodzą. Oj fuck, bez ammo to tak ciężko może być. Dobra, resupply. Jeszcze ktoś? Chętny? Dobra. Dobra, wbijajmy do tego. Wbijajmy jednak do warehouse'a. Move. A, czyli tu się nam teraz robi sala ćwiczeń taka na żywo. I don't know how many are out there. Oh shit, here they come. Skąd idą? Ojej, ochraniaj VIP-a, ja do niego strzelam, no to... Dobra, zdechł. Jeden na górze mi się tak wydaje. Właśnie. Dobra, rozlał się typ. Dobra. Łe, to jest easy. Byleby ten nasz VIP się... nie ruszył zbytnio. Dobra. Co tu się odwala? Siema. Dawaj. No, możemy pocisnąć czy nie? A tu jest misja online, a tutaj co jest? Trening offline. O, ciekawostka. Okej. ale to już sobie, słuchajcie, wybierzemy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!